zmiany w Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku. Po 34 latach pełnienia funkcji komendanta jednostki starszy brygadier Jan Chodorowski zakończył służbę. W Muzeum Ziemi Kłodzkiej odbyło się oficjalne odczytanie rozkazu. Od 1 lutego pełniącym obowiązki komendanta został starszy kapitan Jarosław Chodorowski. Z dniem 31 stycznia 2018 roku odwołuję pana starszego brygadiera magistra inżyniera Jana Chodorowskiego ze stanowiska komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku. To jest bardzo duży okres, to jest długi dystans. Właściwie już na finiszu uświadomiłem sobie, że to jest mnóstwo czasu. No można było to pokonać dzięki ludziom, których miałem przyjemność spotkać na swojej drodze zawodowej. Jestem w pełni usatysfakcjonowany swoimi dokonaniami, spełniony, no i myślę, że z takim komfortem mogę spojrzeć w przyszłość, ale również i w przeszłość. Czyli ten dystans długi powoduje, że można realizować mnóstwo projektów, zrealizować je do końca właśnie, no i mi się to udało, no ale mówię, dzięki ludziom, który miałem przyjemność spotkać na swojej drodze. Współpraca z komendantem powiatowym Straży Pożarnej była wzorowa, wspaniała, rewelacyjna i nie wiem, jakich jeszcze przymiotników użyć. Na konwentach starostów wielu mi zazdrościło właśnie takiej współpracy ze służbami mundurowymi w ogóle w powiecie kłodzkim. No a takim dobrym duchem właśnie był Jan Chodorowski, który dzisiaj było powiedziane, że dziękują za ten uśmiech i rzeczywiście on potrafił bardzo wiele trudnych sytuacji rozładować. Spokojnie, damy radę. Powódź, damy sobie z nią radę. Pożar, dobrze, wszystko będzie dobrze. I rzeczywiście to działało. Już ostatnie 3 lata tej kadencji ta współpraca była wręcz wzorowa. Braliśmy udział wspólnie w realizacji różnego rodzaju zadań, między innymi współfinansowania zadań zakupów wozów bojowych, jak i również gmina miejska Kłodzko przekazała na rzecz Państwowej Straży Pożarnej działkę hektarową pod budowę nowej komendy Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Zajęczej. Starszy brygadier Jan Chodorowski ma na swoim koncie wiele osiągnięć zawodowych. Jego praca i zaangażowanie widoczne było w każdym działaniu. Największym osiągnięciem to było wyposażenie. Wyposażenie Straży Pożarnej, powiatowej, Państwowej Straży Pożarnej w bardzo dobre samochody, najlepsze w Europie w tej chwili. Wyremontowanie i wybudowanie strażnicy w Nowej Rudzie, wyremontowanie pozostałych. No i to ściąganie pieniędzy, bardzo dobra współpraca właśnie z samorządami, ściąganie pieniędzy zarówno od nas, jak i od Komendy Wojewódzkiej i oczywiście z Warszawy. Bardzo dobra współpraca ze Ochotniczą Strażą Pożarną. Tu nie było żadnego poróżnienia, tu nie było pokazania wyższości, że my tutaj państwowa, zawodowa straż, wy ochotnicza, nie. Tu naprawdę świetne partnerstwo i to było widać przy akcjach. W uroczystym spotkaniu uczestniczyli m.in. komendant wojewódzki, starszy brygadier Adam Konieczny, służby mundurowe, przedstawiciele samorządu. W trakcie uroczystości starosta kłodzki wręczył odchodzącemu komendantowi Nagrodę Róży Kłodzkiej za całokształt dokonań dla powiatu kłodzkiego.